Śmierć na budowie. Przychodzisz z rana na budowę i tu taka niemiła niespodzianka. Widok albo uczył się latać, albo po prostu przydzwonił w ten stelaż. I stało się to na pewno chwilę temu. Daje sobie głowę obciąć, że przed chwilką go jeszcze nie było. Ornitologiem to ja nie jestem i nie mam nawet pojęcia, co to za ptak. Jeżeli ktoś z Was rozpoznaje, to napiszcie w komentarzu. Jedyne, co mogłem spróbować, to wziąłem go do ręki, bo naprawdę myślałem, że on jeszcze żyje. Myślę, może dam mu jakieś wody albo troszeczkę go poruszam, bo czasem takie młode zastygają w bezruchu. No ale ten nie bardzo chciał się ruszyć. Delikatnie ruszyłem skrzydełkami, ale w dalszym ciągu nie dawał oznak życia. No więc cóż można zrobić w takiej sytuacji? Po prostu nie ma żadnego rozwiązania. Taka jest natura. Przeżywa najsilniejszy, a słabsi eliminowani. Ciekawi mnie jednak, jak było w tym przypadku. Czy widok uczył się latać? A może padł ofiarą jakiegoś drapieżnika? Albo przypolował go kot? No nic, młody idzie do piachu, a dzień toczy się dalej.